powiedzieć. Ale nawet jeżeli przybędzie nam 2000 nowych podcastów i tylko 13% z nich nagra te 10 odcinków, to i tak, jakby nie patrzeć, będzie to ponad 200 nowych podcastów, które będą sukcesywnie działały i będą aktywne. Następną rzeczą, wzrost ilości słuchaczy. No wydaje się to, co to za odkrycie. Ale myślę, że warto sobie zdać sprawę, dlaczego tak się będzie działo. I tutaj uważam, że w przyszłym roku nie będzie to nawet ze względu na ilość podcastów nowych, czy wzrost ilości podcastów, lecz ze względu na świadomość, na wzrost świadomości podcastingu i co to jest podcast. A wpływ na to będzie miało kilka czynników. Na pewno będzie to Spotify, które jest wiodącą platformą do słuchania podcastów w Polsce. Tego nie da się ukryć i nie można tego ignorować, że Spotify przyciąga nowych słuchaczy. Niestety przyciąga ich, ponieważ nie znają oni innego sposobu na słuchanie. Drugim takim czynnikiem, który będzie miał wpływ na wzrost ilości słuchaczy, będzie większa ilość podcastów produkowanych przez stacje radiowe, ale również przez firmy, jako podcasty brandowe. A powodem tego będzie automatycznie to, że będą one reklamowały swoje produkcje, czy to w stacjach radiowych, czy na spotkaniach branżowych. Więc automatycznie ta świadomość, pojawianie się słowa podcasting i podcasty będzie miało coraz szerszy zasięg. No i to, o czym wspominałem. Jeśli Google wprowadzi wyniki wyszukiwania treści podcastów do swojej wyszukiwarki, automatycznie wzrośnie ilość słuchaczy. W przyszłym roku będzie coraz więcej niszowych podcastów. I tu wraz ze wzrostem ilości podcastów wzrośnie ilość podcastów o bardzo wąskiej tematyce. Z prostego powodu. Coraz ciężej będzie się przebić z podcastem o wszystkim i o niczym. Dlatego właśnie podcasty będą miały coraz bardziej zawężoną, może nawet nie tematykę, ale również grupę społeczną słuchaczy. Grupę, do której będziesz się zwracał z tym podcastem, która będzie grupą docelową. Dlatego coraz większe znaczenie będą miały dobrze przygotowane premiery podcastów. I tutaj takie, ja widzę przynajmniej trzy czynniki, które będą miały olbrzymie znaczenie w kwestii takiej premiery. Pierwsze to dobry trailer, czy też zapowiedź podcastu. I tutaj, nie wiem, czy pamiętasz, chyba w poprzednim odcinku było na temat tego, że Anchor zmienił wygląd profili podcastów na swoich stronach. I od teraz, zaraz pod grafiką podcastu, można umieścić trailer, taką zapowiedź podcastu. Według mnie jest to super ruch i to można wykorzystać bardzo dobrze, jeżeli chodzi o wprowadzanie nowego podcastu. Drugim czynnikiem, jeżeli chodzi o przygotowywanie właśnie premier nowych podcastów, będzie nagranie kilku odcinków. Ja osobiście uważam, że 3 odcinki to jest taki dobry punkt startowy, gdzie ktoś, kto zainteresuje się naszą zapowiedzią podcastu, przesłucha pierwszy odcinek, o, jest fajne, drugi, trzeci, przyzwyczai się do tego, spodoba mu się ta treść i będzie czekał na następny odcinek, kiedy się pojawi. No i ostatnim punktem, to może nie jest jakiś tam wynalazek, bo to ma znaczenie przy każdej premierze, dobra promocja w mediach społecznościowych. To również będzie miało olbrzymi wpływ na wybicie się, przebicie z podcastem, które, jak wspomniałem wcześniej, będą coraz bardziej niszowe i miały coraz bardziej zawężoną grupę odbiorców. O, co tu jeszcze o polskich podcastach? Ach, właśnie, hosting. Tutaj pomału przechodzimy do zakończenia podsumowania i bardziej to się zacznie takie wróżenie z fusów, ale przy takim wzroście polskich podcastów jest prawdopodobne, że powstanie polski hosting. Lub inaczej, któraś z firm hostingowych istniejących na rynku, nie wiem, czy tam Nazwa.pl, czy Zenbox, nieważne, OWH, któraś z tych firm, jest duża szansa, że wprowadzi taki produkt jak hosting dla podcastów na nasz rynek. I teraz brnąc dalej w to wróżenie z fusów, to czemu nie ponieść się fantazji? Bo kilka dni temu przyszła mi do głowy taka myśl, że w przyszłym roku
na fali popularności podcastów, szczególnie mówię tu o podcastach kryminalnych, polska policja uruchomi swój własny podcast. Coś w rodzaju programu telewizyjnego 997. Co wy na to? Wydaje się niemożliwe, ale ta myśl mi przeszła do głowy o polskiej policji, ponieważ w notatkach do tego właśnie odcinka znajdziecie link do artykułów The Guardian o podcaście holenderskiej policji, dzięki któremu mają 15 nowych wątków nierozwiązanej sprawy morderstwa sprzed ponad 30 lat. Więc kto wie, być może, że coś takiego zobaczymy. Jak zaczęliśmy na początku od dosyć takich konkretnych rzeczy, na końcu tych przewidywań na przyszły rok doszliśmy do wróżenia z fusów. Tak bym podsumował to wszystko jednym zdaniem. Cokolwiek by się nie stało, nagrywajcie dalej. Daniel J. Lewis opublikował na jednej z facebookowych grup o podcastingu ciekawe zestawienie na temat najlepszych 12 podcastów w Apple Podcast, czyli Top Shows. Na dzień, w którym sprawdzał, wśród tych 12 podcastów znalazły się takie jak The Joe Rogan Experience, This American Life, The Daily czy Crime Junkie. Oprócz tych znanych znalazły się tam również i jeszcze inne, ale najciekawszym jest Solve, podcast kryminalny. Daniel porównał ilość recenzji i ocen tych podcastów. Okazało się, że te największe mają, bez żadnego zaskoczenia, ponad 100 tysięcy ocen. Natomiast Solve ma ich tylko 209. Jaki wniosek? Ilość recenzji i ocen nie ma wpływu na pozycję podcastu w rankingu Apple. Co natomiast ma? Ilość subskrypcji. Ale znaczenie ma również okienko czasowe, w jakim je dokonano. Jak duże jest to okienko? 24 czy 48 godzin? Czy jeszcze inny przedział czasowy? Tego poza Apple nie wie nikt. Jedynym słusznym wnioskiem w takim wypadku jest proszenie swoich słuchaczy o subskrypcję, a nie o ocenę. I jeszcze jedno. Subskrypcje, które mają znaczenie w tym przypadku, jeśli chodzi o Apple, są to tylko subskrypcje dokonane w aplikacji Apple Podcast. Żadne inne nie mają wpływu na ten ranking. Jeśli zestawimy tę informację z udziałem telefonów Apple w polskim rynku, które wynosi grubo ponad 10%, to wnioski nasuwają się same. Niemniej, prośba do swoich słuchaczy o subskrypcję ma zawsze sens. Więc przy okazji, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to proszę, zasubskrybuj Radiogram w swojej aplikacji do podcastów. Blueberry wypuścił nową wersję swojego pluginu dla WordPressa oznaczoną numerem 8.1. Z nowości pojawiła się opcja Simple Mode, która umożliwia łatwy i szybki start z podcastem. Według twórców jest to tylko 3 kroki z niezbędnymi ustawieniami. Miałem nie wspominać o tym uaktualnieniu w tym odcinku z prostego powodu. Każdy, kto używa tej wtyczki, będzie i tak poinformowany o nowej wersji poprzez swoją instalację WordPressa. Zmieniłem zdanie z innego powodu. Czytając opis, na samym dole znalazłem informacje o tłumaczeniach na inne języki. I Blueberry szuka tłumaczy dla ich pluginu. Również na nasz język, bo co ciekawe, nie ma polskiego tłumaczenia. Każdy może się zgłosić. Jak obiecują twórcy pluginu, tłumacze otrzymają w podziękowaniu pakiet profesjonalny w ich serwisie do statystyk. Więc jeśli masz czas, znasz angielski, masz konto na WordPress i szukasz zaawansowanych statystyk dla swojego serwisu, to może warto się zgłosić. Dokładne informacje znajdziesz pod linkiem w notatkach.
W ostatnim odcinku Defeat Rob Walsh podzielił się statystykami hostingu Libsyn na temat udziału platform słuchalności podcastów. Pod uwagę wziął okres od stycznia do października 2019 roku. Apple Podcast jest nadal odpowiedzialne za najwyższy wzrost ilości słuchaczy, a ich udział jest na poziomie 44%. Spotify jest na drugim miejscu z udziałem 39%, a na trzecim miejscu Google Podcast z 7%. Jeśli chodzi o wzrost samych platform, to tutaj mała niespodzianka. Biorąc pod uwagę ostatni raport od Voxnest, o którym wspominałem w ostatnim odcinku, ten na temat popularności Apple i Spotify, można by mieć wrażenie, że Spotify będzie najszybciej wzrastającą platformą. I tu zaskoczenie, Spotify jest na drugim miejscu. Co prawda zanotowali wzrost na poziomie 106%, ale i tak nie mogą się mierzyć z pierwszym miejscem. Google Podcast zaliczyło wzrost na poziomie 281%. Jeśli ten wzrost w przyszłych miesiącach będzie nawet wolniejszy, wyniesie tylko połowę, a Google będzie nadal systematycznie dodawało nowe funkcjonalności, nad którymi zresztą pracują do swojej aplikacji, to już pod koniec przyszłego roku udział w słuchalności podcastów może wyglądać całkiem inaczej. Dlatego, jeśli masz podcast w Polsce, to według mnie najważniejszymi linkami na stronie Twojego podcastu powinny być te do Google Podcast, do Spotify i RSS. Dokładnie w takiej kolejności. Uważasz, że kolejność powinna być inna? Napisz do mnie na radiogram.pl, pisane razem, @gmail.com. A w notatkach znajdziesz link ze znacznikiem czasowym do dokładnego momentu w odcinku podcastu Defeat, w którym omawiane właśnie są te statystyki. Podcast Gazety Polskiej. Gazeta Polska uruchomiła swój podcast. Odcinki będą się ukazywały dwa razy w tygodniu. Nie ma w tym nic dziwnego. Jeszcze jeden podcast od wydawcy prasy. I zastanowił mnie tylko opis tego podcastu. I to głównie z tego powodu w ogóle mówię o tym. Mianowicie, w pewnym fragmencie, w tym opisie, znajdziemy coś takiego. I tutaj cytat. Komentujemy politykę ostro, ale też z dystansem. W środę poważnie, w piątek po kibolsku. Koniec cytatu. I ciekawe. I żeby było jasne, nie wnikam, kto ma jakie poglądy, bo to nie ma znaczenia w tym momencie, ale osobiście ten opis chyba warto by było zmienić. Hosting Łóżka uaktualnił swój player o nowe funkcje. Ten hosting, notabene darmowy, wyróżniał się już wcześniej swoim właśnie playerem. Można go było osadzić jako działający na Facebooku. Od teraz można dodawać rozdziały, grafiki i odnośniki. Nie do playera samego w sobie, lecz bezpośrednio do pliku MP3, korzystając z modułu edycji w panelu hostingu. Dzięki temu sam player, jak też aplikacje do podcastów mogą również je wyświetlać. Jeśli Twoja aplikacja nie ma takiej funkcjonalności, to polecam darmowy Pocketcast. W notatkach znajdziesz natomiast link do miejsca, gdzie będziesz mógł zobaczyć, jak wygląda nowy player od Łóżka. Rozdziały z linkami i grafikami używam w Radiogramie już od dłuższego czasu. Można to zrobić, nie korzystając koniecznie z tego hostingu. Jeśli chciałbyś o tym usłyszeć w następnych odcinkach, to daj mi znać na radiogram.pl, pisane razem, @gmail.com. Jeśli jesteś podcasterem, edytorem lub producentem podcastów, to warto być na Podchaser.
Możliwe, że jeszcze nie słyszałeś o tej platformie, chociaż nie